Od 17 miesięcy nie zamykam okna w sypialni, bo nadal myślę, że ona wróci do domu, chociaż wiem, że to niemożliwe. Ciężko jest wejść w umysł seryjnego mordercy. Uważałam go za dobrego człowieka. Dawał mi pieniądze, bym nie żyła na ulicy. Gdy wzięliśmy kamerę, okazało się, że było tam kolejne ciało. Dopóki go nie schwytaliśmy, nie mogliśmy mieć pewności, że przestanie zabijać. Gdy w hrabstwie Suffolk w ciągu 3 tygodni odkryto 5 ciał, policja podejrzewała o zbrodnię konkretną osobę. Jednak dowody, które oczyściły Toma Stevensa, miały pomóc w wskazaniu prawdziwego dusiciela z Suffolk. Dusiciel z Suffolk. 30 października 2006 roku był wyjątkowo ciepły. W dzień temperatura sięgała 20 stopni, a w nocy spadła do 11. 19-letnią narkomankę Tanię Nicol widziano, jak przemierzała dzielnicę czerwonych latarni w Ipswich. Zauważyły ją pracujące tam dziewczyny. Była nowa w branży. Drogę. 30 października w nocy szukała jej matka. Była prostytutką, więc znajdowała się w grupie podwyższonego ryzyka. W jej zniknięciu nie było nic szczególnego. Czasami nie wracała na noc, ale zazwyczaj pozostawała w kontakcie z matką. Szybko sprawdziliśmy jej wykaz rozmów. Charakterystyczne było to, że zarejestrowano wiele połączeń, ale od późnych godzin nocnych jej telefon był jak martwy. Był to powód do niepokoju, bo zazwyczaj ludzie korzystają ze swoich telefonów komórkowych. Policjanci wystawili notę na temat Tani i rozpoczęli przeglądanie materiałów z monitoringu. Czy to mogła być Tania? Policjanci nie byli tego pewni. Mimo zniknięcia dziewczyny, 2 tygodnie później zaginęła kolejna dziewczyna pracująca w seks-biznesie. 25-letnia Gemma Adams, pochodząca z przedmieść Ipswich, nie pojawiła się na umówionym spotkaniu ze swoim chłopakiem. To była świetna dziewczyna. Ja dobrze orientuję się w ulicznym fachu. Mam za sobą całe życie z narkotykami, bezdomnością i prostytucją w tle. Nie znam innego życia. Ona miała wsparcie rodziny, dostęp do pieniędzy i ukończoną dobrą szkołę. Podobnie jak w przypadku Tani, bilingi Gemmy były niepokojące. Policjanci wystawili patrole mające na celu trzymać dziewczyny z dala od ulicy. Sprowadzono też doświadczonych śledczych. Nie odnaleziono ciał, więc można było mieć nadzieję. Należy być otwartym na wszelkie możliwości, w tym też na zupełnie niewinne wytłumaczenie faktów. Oczywiście baliśmy się, że przytrafiło im się coś złego, szczególnie, że ich telefony komórkowe przestały odpowiadać. Sprawę traktowaliśmy bardzo poważnie. Wielu policjantów pracowało nad śledztwem. Gemma została utrwalona na nagraniu z monitoringu 14 listopada, ale w dalszym ciągu dziewczyn nie odnaleziono. Po kolejnych 2 tygodniach do rodzin dziewczyn oraz do policjantów dotarła wiadomość, której wszyscy się obawiali. Ciało Gemmy odnaleziono w strumieniu niedaleko Hintlesham. To zaledwie kwadrans jazdy od centrum Ipswich. Jej nagie zwłoki znajdowały się w wodzie, więc zabezpieczenie dowodów miało nie być łatwe. Na miejscu odkrycia pojawili się natychmiast policyjni nurkowie i od razu dokonano szokującego odkrycia. Wydaje mi się, że to było rano. Byłem w biurze, kiedy otrzymałem telefon od zespołu nurków, że odnaleziono kolejne ciało w dalszym biegu strumienia. Nie mogłem w to uwierzyć. Nagle mieliśmy 2 ciała w niewielkiej odległości od siebie. Nie znaliśmy jeszcze tożsamości ofiary,
ale powiadomiliśmy rodzinę Tani, że to być może jej ciało właśnie odnaleziono. Policjanci szybko ustalili, że rzeczywiście były to zwłoki Tani. Nagie ciała obu dziewczyn wrzucono do tego samego strumienia. Zanurzenie zwłok w wodzie sprawia, że trudno jest odnaleźć materiał DNA. Techników policyjnych czekało trudne zadanie. To, że obie kobiety wyłowiono z wody, w której przebywały przez dłuższy czas, stanowiło dla nas prawdziwe wyzwanie. Na zwłokach zapewne zostały już zmyte. Uznaliśmy, że jedynym miejscem, w którym mógł się zachować interesujący nas materiał, były włosy dziewczyn. Jednak okazało się, że miały w nich muł i błoto. To była praca na trudnym materiale. Do pracy policji włączyła się prokuratura. Od tej pory obie instytucje pracowały ramię w ramię. Miało to na celu zminimalizowanie ryzyka aresztowania niewłaściwej osoby oraz zwiększenie szans na skazanie sprawcy. Do zespołu dołączyli Michael Krimp oraz Robert Sad. Na tym etapie wiedzieliśmy tylko, że musimy dorwać tego zwyrodnialca i znaleźć obciążającego dowody. Bez dowodów nie mogliśmy nic zrobić. Najbardziej baliśmy się, to może ich być więcej. Krimp miał powody do obaw. 24-letnia Anneli Alderton została utrwalona przez monitoring, kiedy 3 grudnia, dzień po odnalezieniu zwłok Gemmy, czekała na pociąg. Anneli też miała kochającą rodzinę. To była wspaniała i piękna dziewczyna. Uwielbiała swojego synka i mimo, że była uzależniona od narkotyków, rodzina zawsze była dla niej najważniejsza. Na szczęście dla niej miała gdzie mieszkać. Byłam z niej taka dumna. Była piękna, pełna życia i radości, a także zadziorna i inteligentna. Świetnie radziła sobie w szkole i była dobrą matką. Brawo. Anneli, podobnie jak Tania i Gemma, była uzależniona od kokainy. Pieniądze na narkotyki zarabiała na prostytucji. Miała zostać kolejną ofiarą. Widziałam ją pod koniec listopada. Byłam zła, bo znów przefarbowała włosy na blond, a to oznaczało, że wraca do prostytucji. Nie wiedziałam, że wybiera się do Ipswich. Myślałam, że jest w Colchester. Tego dnia razem z żoną kupowaliśmy choinkę, bo było już blisko świąt. Wróciłem do domu i około 3 otrzymałem telefon z pracy. Byłem zszokowany, kiedy powiedziano mi, że jacyś motocykliści znaleźli przy drodze ciało 3 nagiej kobiety. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kim była, ale wkrótce okazało się, że to Anneli Alderton z Essex. Nie mieliśmy o niej pojęcia, bo chociaż zaginęła już tydzień wcześniej, to nikt tego faktu nie zgłosił na policję. Szybko ją zidentyfikowaliśmy, ponieważ miała dość charakterystyczne tatuaże. Już w niedzielę wiedzieliśmy, że to ona. Tym razem ciała nie wrzucono do wody, porzucono je w lesie, co stwarzało szansę na pobranie materiału do badań. To był przełom w śledztwie. 2 poprzednie ciała znajdowały się w wodzie, więc nie byliśmy w stanie zabezpieczyć odpowiednich dowodów. Tym razem było inaczej. Ciało leżało na ziemi i istniały spore szanse, że znajdziemy materiał DNA albo jakieś włókna. To był punkt zwrotny.
dopóki miejsce zbrodni pozostawało nie. Wody. Pogoda była paskudna, więc najpierw zadbaliśmy o zabezpieczenie ciała, które później miało zostać poddane badaniom. Najważniejsze było zabezpieczenie ciała i przygotowanie go do badań. Niektórym wyda się okrutne to, że zostawiliśmy ciało Anneli na noc w tamtym miejscu. Staraliśmy się zadbać o jej godność. Przykryliśmy ją i rozstawiliśmy namiot. Nie mogliśmy ryzykować, że jakieś dowody mogłyby zostać zniszczone. Mimo że technicy znaleźli pewne ślady, nie było ich zbyt wiele. W takich przypadkach często zdarza się, że na ciele ofiary znajdujemy krew czy nasienie sprawcy. Jednak w tym wypadku niczego takiego nie udało nam się znaleźć. Za to dało się ustalić, jak zabito dziewczyny. Ciało Anneli poddano sekcji i okazało się, że została ona uduszona. Nie mogliśmy tego ustalić przy badaniach ciał Gemmy i Tani. Pamiętam, jak musiałam zidentyfikować jej ciało. Ktoś powiedział, że wygląda tak spokojnie, ale moim zdaniem wyglądała na wściekłą. Byłam jak otępiała z powodu szoku. Cały czas myślałam, że to się nie dzieje naprawdę. Mamy jedną prośbę. Trzymajcie się z dala od ulicy. Po raz kolejny policja przestrzegała prostytutki przed niebezpieczeństwem. Zwrócono też baczną uwagę na wszystkie zgłoszenia zaginięć. Detektywów szczególnie zaniepokoiły dwa przypadki. Paula Clennell i Annette Nichols trudniły się prostytucją w Ipswich. Obu dziewczyn nie widziano od kilku dni. Czy padły ofiarą seryjnego mordercy z Suffolk? Policja prowadziła kampanię informacyjną i patrolowała ulice miasta, prosząc prostytutki o pozostanie w domach. Nie wszystkie mogły sobie na to pozwolić. Musiały pracować, by mieć pieniądze na narkotyki. W czasie, kiedy poszukiwano tych dziewczyn, kilka razy wyszłam na ulicę. Wiedziałam, że sporo ryzykuję, ale musiałam zarobić na swoją działkę. Człowiek próbuje z tym zerwać, ale w końcu i tak daje sobie w żyłę. Boimy się, że bez forsy będziemy na głodzie, więc zarabiamy. Narkotyki rządzą twoim życiem. Nawet jeśli wiesz, co ci grozi, i tak wsiądziesz do czyjegoś samochodu, by na nie zarobić. Mimo ostrzeżeń, dziewczyny w szponach nałogu nadal pracowały na ulicy. Sądzę, że czuły się bezpieczniej, wiedząc, że jesteśmy na ulicach, ale to było fałszywe przekonanie. Jednak nie tylko prostytutki miały powody do obaw. Zabójca mógł dopaść każdego. Ipswich żyło w strachu. Każdy samochód wjeżdżający do miasta był rejestrowany przez system elektroniczny. Znacznie powiększyła się liczba policyjnych patroli. Na każdej drodze dojazdowej zbieraliśmy dane z tablic rejestracyjnych. Nikt nie mógł wjechać lub wyjechać z miasta w taki sposób, żebyśmy nie mieli namiarów jego samochodu. Tego grudnia atmosfera w mieście znacznie się zmieniła. Na ulicach nie było prawie nikogo, chociaż zazwyczaj roiło się tam od ludzi. Nikt nie przyjeżdżał do Ipswich. Ludzie trzymali się z daleka. W każdej gazecie pisali o tych zbrodniach. Zainteresowanie mediów było ogromne. Wszystko to można było wyczuć na ulicy. Cała sytuacja mogła się jeszcze pogorszyć, bo nadal nie odnaleziono dwóch zaginionych prostytutek. Paula Clennell i Annette Nichols zniknęły, a ich telefony komórkowe przestały odpowiadać. Historia brzmiała znajomo.
Otrzymaliśmy zgłoszenie, że spacerowicz z Levington odnalazł coś, co mogło być czwartymi zwłokami. Na miejsce wysłano policyjny helikopter. Szybko okazało się, że policjanci mieli do czynienia z ciałem Polly Clennell. Przy rutynowym przeszukaniu terenu odkryli kolejny element tej makabrycznej układanki. Tego dnia zjawiliśmy się na miejscu zbrodni i okazało się, że to rzeczywiście ciało Polly. To było straszne, byliśmy w szoku. Z kamerą przeszukiwaliśmy teren, bo mieliśmy świadomość, że brakowało nam jednej osoby. Gdy nasz helikopter przelatywał nad tym miejscem, dzięki bezpośredniemu połączeniu ujrzałem pierwsze zwłoki. Wtedy Maggie zobaczyła coś na nagraniu i kazała mi spojrzeć na tylny monitor. Widziałem wtedy dokładnie to, co ona. Widzieliśmy dokładnie to, nad czym przelatywali. Najpierw zobaczyliśmy pierwsze zwłoki. Spojrzałem na nie, odwróciłem się do kolegi i zacząłem myśleć nad organizacją pracy i zabezpieczeniem terenu. Zerknąłem znów na monitor. W pierwszej chwili nie zwróciłem na to uwagi, ale pomyślałem, że wcześniej ciało znajdowało się w innej pozycji. Uświadomiłem sobie, że patrzyłem na kolejne zwłoki. Do wszystkich na pokładzie dotarła ta przerażająca świadomość, że znaleźliśmy dwa ciała w tym samym miejscu. Baliśmy się, że ten koszmar się nie skończy. W końcu zamordowano już 5 młodych kobiet. Nie mogłem w to uwierzyć. Obawiałem się, że to Paula i Annette. Jak się okazało, miałem rację. W kilka tygodni po odnalezieniu zwłok Gemmy odkryto zwłoki 4 kolejnych dziewczyn, których ciała porzucono pod gołym niebem. Kiedy ta seria się skończy? Nie wiedzieliśmy, czy było więcej niż 5 ciał. Nie mieliśmy pojęcia, czy jeszcze wcześniej kogoś nie zamordowano. Czy ten morderca droczył się z nami na zasadzie będę to robił dalej? Czy naprawdę miał zamiar kontynuować swoje dzieło? Dopóki go nie schwytaliśmy, nie mogliśmy mieć pewności, że przestanie zabijać. Promyczkiem nadziei dla policji i prokuratury był fakt, że ciała 3 ostatnich ofiar nie zostały porzucone w wodzie. Zwłoki Polly, tak jak i Anneli, znajdowały się u stóp drzewa w pobliżu drogi. Od razu zauważyliśmy, że ciało Polly zostało znalezione blisko drogi, jak gdyby morderca bardzo się spieszył. Mogło to oznaczać przełom w śledztwie, bo w ten sposób zwiększały się szanse na to, że zabójca nie zadbał o zatarcie swoich śladów przy porzucaniu zwłok. Mieliśmy okazję do zabezpieczenia większej ilości materiału. Ciało Annette odnaleziono kawałek dalej, przy tej samej drodze. Jej zwłoki także nie zostały porzucone w wodzie. Policyjni technicy odkryli ważny trop, bo udało się zabezpieczyć wyraźne ślady DNA. Zabezpieczyliśmy teren dokładnie w ten sam sposób, jak przy pracach po odnalezieniu zwłok Annette. Pobrane próbki natychmiast przesłano do badań. Szukaliśmy śladów DNA. Znów musieliśmy pozostawić ciała na noc na miejscu ich odnalezienia. Musieliśmy być absolutnie pewni, że wykorzystaliśmy każdą szansę na zebranie materiału dowodowego. Taka okazja mogła się nie powtórzyć. Ciało Polly przetrzymaliśmy 24 godziny, a Annette 48. Wydaje się to okrutne i wyrachowane, ale to była dobra decyzja. Dzięki temu mieliśmy większe szanse na odkrycie śladów DNA.
Materiały dostarczano nam nad ranem i od razu do badań przystępowała grupa specjalistów. Dzięki temu w przeciągu 8 godzin mieliśmy gotowy profil DNA. Podczas kilku tygodni pracy w terenie policjanci wielokrotnie słyszeli opowieści o niejakim Tomie Stevensie, który dobrze znał dziewczyny pracujące w seks-biznesie. Jego konto na portalu społecznościowym zawierało kilka dziwnych zdjęć, więc mężczyzna przyciągnął uwagę służb. Także policyjni profilerzy wskazali go jako osobę, którą policja powinna się zainteresować. Sam zgłosił się do mediów i zrobił z siebie podejrzanego. Mówił, że skoro zna wszystkie te dziewczyny i nie zawsze wie, co robi, to policjanci na pewno podejrzewają go o popełnienie zbrodni. Nie było wątpliwości, że znał ofiary, co najmniej jedną z nich znał nawet bardzo dobrze. Musieliśmy mu się przyjrzeć. Stevens znajdował się w kręgu naszych zainteresowań. Uważaliśmy, że należy go prześwietlić, bo być może to on był odpowiedzialny za te zbrodnie. Czekaliśmy na wyniki badań, które mogłyby potwierdzić jego udział w zabójstwach i umożliwić wytoczenie mu procesu. Policja miała w ręku podejrzaną osobę i materiał DNA z ciał trzech dziewcząt. Wokół Toma Stevensa zaciskała się pętla. Brakowało tylko potwierdzenia, czy jego DNA pasuje do pobranych próbek. Czy to miał być koniec seryjnego zabójcy z Suffolk? Był naszym jedynym podejrzanym, a to oznacza, że mieliśmy powody interesować się nim i uważać, że to on mógł być sprawcą tych zbrodni. Policjanci i prokuratorzy czekali jeszcze na wyniki badań sprawdzających, czy DNA Toma Stevensa pokrywa się z DNA zabójcy. Pamiętam dobrze ten dzień. To była niedziela, 17 grudnia, około 7 wieczorem. Wtedy otrzymaliśmy potwierdzenie, że DNA odnalezione na zwłokach Anneli, Polly i Annette należało do tej samej osoby. Myśleliśmy, że następną wiadomością będzie to, że należy ono do Toma Stevensa. Powiedziano nam też, że DNA pasuje do profilu osoby, którą mamy w policyjnej bazie danych. Kiedy przekazaliśmy wyniki badań policjantom, byli bardzo zadowoleni, ale też i zdziwieni, bo ich głównym podejrzanym był Tom Stevens. Im dłużej z nami rozmawiano, tym mniej byłem przekonany, że chodzi o Stevensa. Nagle okazało się, że dowody wskazują na kogoś, o kim nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Chodziło o Steve'a Wrighta. Steven Wright, żonaty 49-latek, mieszkał w okolicy London Road w Ipswich. To właśnie tam prostytutki łapały klientów. Kilka lat wcześniej skazano go za drobną kradzież. Przy tej okazji pobrano od niego materiał DNA, który teraz jasno wskazywał na niewinność Toma Stevensa. A Wrighta czynił głównym podejrzanym. To była prawdziwa sensacja, bo aż do tamtej chwili nic o nim nie wiedzieliśmy i nie mieliśmy powodów, by się. To było jak grom z jasnego nieba, ale po głębszym zastanowieniu się uznaliśmy, że to jednak Steven Wright bardziej pasował do profilu zabójcy niż Tom Stevens. Wright był w naszej bazie danych, ale nie objęło go śledztwo. Pewnie prędzej czy później dotarlibyśmy do niego, ale dzięki rozwojowi technologii udało nam się przyspieszyć ten proces. W ciągu 10 dni odkryliśmy 5 ciał, a po 5 dniach od znalezienia ostatnich zwłok mieliśmy już głównego podejrzanego. Dom Wrighta znajdował się niedaleko miejsca, w którym po raz ostatni widziano Tanię Nicole. Prostytutki dobrze go znały. Dla jednych był przyjacielem, dla innych klientem. Pieniądze, bym nie żyła na ulicy.
Tylko raz był moim klientem, ale widywałam go. Dwa razy dał mi pieniądze za nic i powiedział, że jest za zimno, żebym łapała klientów. Czasem bywał skryty, a czasem otwierał przed tobą serce i mówił ci rzeczy, których nie chciałabyś wiedzieć, ale według niego powinnaś. Nie czułam się przy nim komfortowo. Sprawiał, że czułam się niepewnie. Mieszkałam jakieś 5 minut od jego domu. Czasem robiłam interesy w jego mieszkaniu, a potem sobie rozmawialiśmy. Czasem korzystał z naszych usług, ale czasem zwyczajnie nam pomagał. Od czasu do czasu nawet mogłyśmy chodzić z klientami do jego mieszkania. Myślę, że lubił nasze towarzystwo. Nigdy nie zrobił nam nic złego. Zawsze był miły i zachowywał się jak dżentelmen. Chyba lubił czuć się potrzebny. Mając w ręku kluczowe dowody i pamiętając o strachu mieszkańców Ipswich, policjanci i prokuratorzy musieli działać szybko. Mimo to nie zdecydowali się od razu aresztować Wrighta. Chcieli go zatrzymać, ale najpierw musieli upewnić się, że wszystko składa się w całość. Byliśmy pod dużą presją i zależało nam na aresztowaniu sprawcy, ale musieliśmy to wszystko przemyśleć i przedyskutować z kolegami oraz przełożonymi. Nie wiedzieliśmy, czy nasze dowody okażą się wystarczająco mocne, by go skazać. Gdyby tak nie było, Wright zostałby zwolniony i może dalej by zabijał. Czekała nas trudna decyzja, bo nie mieliśmy jeszcze wszystkich dowodów, chociaż te, którymi dysponowaliśmy, były dość obciążające. Musieliśmy go zatrzymać i przewieźć do aresztu, ale organizacja czegoś takiego wymaga czasu. Nie można tak po prostu wykopać czyichś drzwi. Trzeba zebrać ekipę, zabezpieczyć materiał dowodowy, jeśli takowy zostanie odnaleziony, oraz zorganizować przesłuchanie i cele. Zawsze potrzebny jest plan. Społeczeństwo oczekiwało natychmiastowego aresztowania, ale my wzięliśmy go pod obserwację i powoli zacieśnialiśmy wokół niego krąg. Policjanci mieli wystarczające dowody, by móc aresztować Wrighta, ale to nie znaczyło jeszcze, że uda się go skazać. Może dało się wytłumaczyć, w jaki sposób jego DNA znalazło się na zwłokach dziewczyn. Mieszkał w pobliżu miejsca ich pracy, korzystał z ich usług i był im przyjacielem. Przygotowując się do aresztowania, policjanci wiedzieli, że czeka ich żmudna praca przy przeczesywaniu materiałów z monitoringu. Musieli bezpośrednio powiązać Wrighta ze zniknięciem dziewczyn. Na wielu nagraniach widać było Forda Mondeo. Wyglądało na to, że kilka godzin przed zniknięciem Tania Nicole wsiadła do takiego samochodu. Czy auto należało do Wrighta? Eksperci kryminalistyki wiedzieli, że czeka ich wiele pracy, jeśli Wright miał zostać skazany. Aresztowanie kończyło pewien etap sprawy. Teraz należało przygotować się do batalii sądowej. Mamy pańskie DNA, które zabezpieczyliśmy na ciałach ofiar. Może pan wyjaśnić, skąd ono się tam wzięło? Nic o nim nie wiedzieliśmy. Początkowo nie znaliśmy nawet jego adresu. Nie wiedzieliśmy, gdzie pracuje, czy ma żonę i czy poza odnalezionym DNA są jakieś powiązania między nim a ofiarami. Do tamtej pory nie znajdował się w kręgu naszych zainteresowań. Mieliśmy głównego podejrzanego. Jakie były szanse na to, że jego DNA znalazło się na ciałach trzech ofiar zupełnie przypadkiem? Moim zdaniem niewielkie. Prokuratura wyraziła zgodę na aresztowanie Wrighta.
Jeśli chodzi o aresztowanie, wszelkie dane przemawiały za tym rozwiązaniem, ale nie mogliśmy zrobić tego od ręki. Potrzebowaliśmy czasu na przygotowania. Ktokolwiek zabił te dziewczyny, uporał się ze swoim makabrycznym planem szybciej niż jakikolwiek seryjny zabójca w Wielkiej Brytanii. Ludzie oczekiwali konkretnych działań. Mimo to służby działały ostrożnie, bo jeden fałszywy ruch mógł przekreślić szansę na postawienie Wrighta przed sądem. Problem polega na tym, że jeśli postawimy kogoś w stan oskarżenia bez kompletnego materiału dowodowego, a później okazuje się, że złapaliśmy niewłaściwą osobę, oznacza to, że prawdziwy zbrodniarz nadal jest na wolności i źle świadczy to o naszej pracy. W ten sposób ludzie tracą zaufanie do policji i wymiaru sprawiedliwości. Czują się oszukani i mają wrażenie, że nasza praca jest nieefektywna. Następnego dnia poszedł normalnie do pracy, a 19 grudnia został aresztowany. Wtedy rozpoczął się kolejny etap ciężkiej pracy. Ludzie myślą, że jeśli cię aresztowano, to jesteś winny. Na szczęście brytyjski wymiar sprawiedliwości nie działa w ten sposób. Każdy obywatel ma prawo do uczciwego procesu przed ławą przysięgłych. Steve Wright też miał stanąć przed sądem. Zespół potrzebował zgromadzić jak największą ilość dowodów obciążających Wrighta. Na zwłokach Tani i Gemmy nie zabezpieczono materiału DNA. Czy uda powiązać się mężczyznę z dwoma pierwszymi ofiarami? Czy samochód utrwalony na monitoringu należał do Wrighta? Czy poza śladami DNA cokolwiek łączyło Wrighta z trzema kolejnymi ofiarami? Czy przyzna się do winy? Wyszkoleni funkcjonariusze przesłuchali mężczyznę. Musi pan z nami rozmawiać, to absolutnie konieczne. Proszę powiedzieć, o czym pan wtedy myślał? O czym pan myśli teraz i jak się pan czuje? To jest ten moment, w którym może pan podać swoją wersję zdarzeń, a to może wiele zmienić. Proszę nam zaufać. Mamy pańskie DNA, które zabezpieczyliśmy na ciałach ofiar. Może pan wyjaśnić, skąd ono się tam wzięło? Nic nie powiem. Mało kto przyznaje się do winy. Brakuje im do tego motywacji. Przecież nie wpływa to na złagodzenie wyroku. Zabójcy z reguły nie przyznają się do winy. Podczas pobytu w areszcie Wright uparcie nie chciał rozmawiać z policją. Prokuratorzy obawiali się, że obrona może przekonać sąd, iż mężczyzna był niewinny. Z dowodów wynikało, że Wright często uprawiał seks z prostytutkami. Przyjęliśmy, że Wright będzie twierdził, że jego DNA znajdowało się na ciałach ofiar, bo korzystał z ich usług, ale że nie ma nic wspólnego z ich śmiercią. To było dość oczywiste tłumaczenie, w zasadzie jedyne, które dawało się obronić w sądzie. Nic dziwnego, że w trakcie przesłuchań nie chciał rozmawiać z policją, bo podczas procesu jego wypowiedzi mogłyby go pogrążyć w oczach ławy przysięgłych, nawet jeśli byłby niewinny. Potrzeba było twardych dowodów. Policjanci godzinami przeglądali zapisy z monitoringu. Wiedzieli, że Wright posiadał Forda Mondeo i na wielu nagraniach zauważyli taki samochód. Kierowca najwyraźniej polował na prostytutki. Do podobnego samochodu 30 października wsiadła Tania Nicole. Przejechał obok niej, zauważył ją, objechał parcelę i wpuścił ją do środka. Policjanci ustalili, że wkrótce po tym telefon dziewczyny zamilkł na zawsze. Jednak zapisy z monitoringu to nadal było za mało.
Mieliśmy nagranie, na którym Tania wsiadała do auta, ale film był niewyraźny. I dopiero po wnikliwej analizie udało się ustalić, że ten samochód był taki sam jak auto Wrighta. Ale z drugiej strony, ile Fordów Mondeo jeździ w każdym mieście? Z pomocą policji przyszedł elektroniczny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ustalono, że samochód zauważony 31 października po północy należał do Wrighta. Było prawdopodobne, że w tym czasie Tania już nie żyła i jej ciało znajdowało się wewnątrz auta. Zabójca przewoził zwłoki nad strumień. Tego ranka o 7:31 kierowca Mondeo, ubrany w charakterystyczną kurtkę, został zarejestrowany, gdy przejeżdżał ulicą London Road. To był Steven Wright. Taką samą kurtkę znaleziono później w jego domu. Gromadzono coraz więcej dowodów. Policjanci potrzebowali fizycznego dowodu łączącego Wrighta z dwoma pierwszymi ofiarami, Tanią i Gemmą. Na ich ciałach nie odnaleziono DNA Wrighta, więc ekipa nie ustawała w wysiłkach, by odszukać włókna, które mogłyby powiązać mężczyznę z ofiarami. Śledztwo w takiej sprawie może trwać bardzo długo, ponieważ musimy być pewni, że wszystkie wiarygodne dowody zostaną przedstawione w sądzie. Spędziliśmy wiele godzin, próbując powiązać włókna znalezione na ciałach ofiar z włóknami znalezionymi w domu czy samochodzie podejrzanego. Najtrudniej było z dwiema pierwszymi dziewczynami, których zwłoki znaleziono w wodzie. Obie były nagie, więc wszelkie włókna z ich skóry mogły zostać zmyte. Obawialiśmy się, że nie znajdziemy żadnych, nawet najmniejszych śladów. Uznaliśmy, że jedynym miejscem, w którym mógł się zachować interesujący nas materiał, były włosy dziewczyn. Jednak okazało się, że miały w nich muł i błoto. Mimo to mieliśmy nadzieję, że coś się tam zachowało. Nic dziwnego, że takie badania są trudne i czasochłonne. Tutaj mamy próbkę włosów, które są bardzo zanieczyszczone mułem i roślinnością. Najpierw trzeba taki materiał oczyścić. Tutaj mamy tego rezultat. Wszystko to było na jej włosach. W tym wypadku mieliśmy około 2 kg masy. Było w czym szukać. Technicy oczyszczali włosy ofiar i zbierali stamtąd materiał, który później kategoryzowano. Proces powtarzano do momentu, kiedy można było wyizolować bardzo małe elementy. Następnie te włókna były porównywane z tymi, które zebrano w domu i samochodzie Wrighta. Ostatni element okazał się kluczowy. W końcu jednak znaleźliśmy to włókno na ciele Tani. Jest zupełnie malutkie. To niewielkie włókno. Włókna z dywanu nie są, jak my to nazywamy, zbyt czepliwe, więc ich odnalezienie we włosach ofiary oznacza, że miała ona dłuższy kontakt z tym podłożem. Wartość zgromadzonych dowodów rosła. Ślady nasienia znalezione na trzech ciałach pasowały do próbek pobranych z rękawic i ubrania Wrighta. Krew znaleziona na żółtej kurtce należała do Poli i Tani. Inne włókna zebrane w domu Wrighta znajdowały się na ciałach wszystkich ofiar. Na wszystkich zwłokach znaleźliśmy włókna, które można było dopasować do tych pobranych z domu czy ubrań Wrighta. Powiązaliśmy go z każdą z pięciu dziewczyn. Materiał dowodowy przedstawiony w sądzie wydawał się przekonujący. Samochód Wrighta został zarejestrowany przez monitoring
kiedy wsiadała do niego Tania Nicole, a także znaleziono ogrom śladów wskazujących na to, że Wright był zabójcą. 13 miesięcy po odnalezieniu zwłok pierwszej ofiary zabójcy z Suffolk rozpoczął się proces Stephena Wrighta. Pomimo obciążających go dowodów, mężczyzna nie przyznawał się do winy. 6 tygodni później ława przysięgłych miała wydać werdykt. Nawet doświadczeni śledczy i prokuratorzy nie czuli się pewnie. Byłem w policyjnym pokoju, kiedy dostaliśmy wiadomość, że jest już werdykt. Serce waliło mi jak szalone. Aż do momentu, kiedy ława przysięgłych nie uzna kogoś winnym, wszyscy są zaniepokojeni. Musiałem przejść z policyjnego pokoju na salę rozpraw. Dzieliła je znaczna odległość. Do tej pory nie wiem, jak się tam dostałem, bo nogi miałem jak z waty. Usiadłem i czekałem na werdykt. Nigdy nie było tylu osób na sali rozpraw. Kazano nam wstać i wysłuchać werdyktu. Atmosfera była wtedy napięta. Jest winny czy niewinny? Powietrze można było kroić nożem. Czasem wydaje ci się, że jesteś pewny wyniku sprawy, a ława przysięgłych ogłasza werdykt, którego się kompletnie nie spodziewałeś. Przewodniczący uznał Wrighta za winnego zabójstwa Tani. Rodziny ofiar zgromadzone na sali rozpraw odetchnęły z ulgą. To było coś naprawdę niesamowitego. Ze sposobu, w jaki zaprezentowano sprawę, wynikało, że uznają go za winnego także pozostałych zabójstw. Następnego dnia Wrighta słusznie skazano na dożywocie. Czułam, że było w nim coś nie tak. Nienawidzę go. Znałam wszystkie te dziewczyny i przez niego straciłam kilka przyjaciółek. Ludzie myślą, że to były zwykłe ćpunki i prostytutki, ale to były dobre, wrażliwe dziewczyny. Poszły na ulicę, bo w ten sposób mogły zarobić pieniądze. Nie okradały starszych pań ani nic z tych rzeczy. Krzywdziły siebie, by mieć pieniądze na swój nauk. To była świetna dziewczyna. Była bardzo miła i uczynna. Każdemu chciała pomagać. To cała Gemma. Wszyscy uwielbiali Tanię. Taka radosna dziewczyna. Miała wiele wspaniałych cech. Kochałam ją, była moją dumą. Była też piękna. Gdybym mogła wybrać idealną córkę, wybrałabym właśnie ją. Wszystkie te dziewczyny przegrały z narkotykami. Miała wielkie serce i była wspaniałą matką. Najlepszą, jaką znałam. Czasem z nią rozmawiam i słucham piosenek, które mi o niej przypominają. Przypominają mi o mojej przyjaciółce. Nie myślę nawet o tym człowieku, bo nie chcę zatruwać się nienawiścią. Wystarczy, że jestem pełna żalu. Ale cieszę się, że resztę życia spędzi za kratami i już nigdy nie skrzywdzi żadnej dziewczyny.